Na północnym Atlantyku, w centralnej grupie archipelagu wulkanicznych Wysp Azorskich, w odległości około 900 mil morskich od Lizbony i 2000 od wybrzeży Ameryki, leży wyspa Fayal. Tak ona, jak i jej sąsiadki, są na styku trzech płyt kontynentalnych – afrykańskiej, amerykańskiej i euroazjatyckiej. Fayal rozrastała się sukcesywnie w miarę kolejnych erupcji aż 7 wulkanów. Gdzie nie spojrzeć, widać stożki wulkaniczne albo ginące w morzu kratery. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1957 roku. Podczas dwuletniej aktywności podwodnego wulkanu powstał przylądek Capellinio. Wyspie przybyło 2,5 km kwadratowego. Sześćdziesiąt lat po tych emocjonujących wydarzeniach, nowa Ziemia nadal wygląda dziewiczo, mimo iż w wielu miejscach pojawiły się tak zwane rośliny pionierskie. Nie tak dawno, tuż obok krateru, utworzono muzeum. Jedziemy na najwyższy i najstarszy wulkan wyspy, Cabeju Gordo. Wznosi się 1043 metry ponad poziom oceanu. Warto zwrócić uwagę na rzeźbę terenu i roślinność. Pogoda na tej wysokości w klimacie atlantyckim jest kapryśna. Nawet latem pojawiają się chmury, zimne mgły i deszcz. Nie wspominając miesięcy jesiennych. O, półdzikie krowy z niedowierzaniem patrzą na intruza. Na górze koniecznie trzeba obejrzeć głęboki na 400 metrów krater. Ma 2,5 km średnicy. Jestem na szczycie największego wulkanu na Fayal. Niestety w ciągu 5 minut, zanim uruchomiłem kamerę, przyszła mgła. Nagle w parę sekund znowu robi się zupełnie czysto, w miarę czysto. Jest ciemno, mimo że na dole nad samym morzem świeciło niedawno słońce. Teraz tutaj jest zupełnie ciemno, no ale to są wyspy i taka jest tutaj pogoda. Zrobiło się nagle zimno, było jakieś 20 stopni na dole, tu jest 10, 9, coś takiego. W każdym bądź razie spróbuję jeszcze raz przyjechać. Może uda się do tego krateru wejść i pokazać go z innej strony, jeśli nie będzie tych chmur. W 1998 roku w zachodniej części kanału między wyspami Fayal i Pico zatrzęsło się dno. Od wstrząsu o sile ponad 6 stopni najbardziej ucierpiała wioska Pedro Miguel. Do dziś w wielu miejscach widać ruiny. Skutki trzęsienia zauważalne są również w samej Horcie. Część domów, oczywiście z braku środków na remont, nadal nosi ślady kataklizmu. Zapis tego wstrząsu przechowuje się w archiwach Obserwatorium Sejsmologicznego stojącego na wzgórzu ponad Hortą. Do tego stanowiska docierają sygnały z kilkuset czujników wychwytujących każde drgnięcie skorupy Ziemi. Rozmieszczono je na 9 wyspach i na dnie oceanu. Nasz tym rzeki molar, po twarzy sejsmu.
moment de un séjour ou alarme de espalho. Alguns dias temos, outros não, mas é muito raro não haver nada. Quase sempre temos, mas não são sentidos. São sismos fracos, mas faz. Wyspa Fayal jest oblewana przez prąd zatokowy. Co to oznacza? To oznacza, że woda czasami ma 23 stopnie. Temperatura latem powietrza dochodzi do 25-26 stopni, a w okresie zimowym jakieś 14-16. W zimie, jak powiadają mieszkańcy, w ciągu jednego dnia można mieć 4 pory roku. Przyjdzie jakiś ostry niż i tutaj na Pico, który jest schowany za mną w chmurach, to jest szczyt wulkaniczny, pojawia się śnieg, ale na krótko, bo za chwilę powieje z południa, zrobi się ciepło. Deszcz pada tutaj właściwie cały czas w okresie zimowym. Teraz jest taka pogoda, że co chwilę przychodzi jakaś chmura, sypnie takim mocnym, grubym deszczem i znowu jest przepiękna pogoda. Azory mają znaczący wpływ na pogodę w Europie. Latem i w zimie. To tu rodzi się najpotężniejszy wyż północnego Atlantyku – Wyż Azorski. Od dawna wiadomo, że zjawiska w atmosferze w tej części oceanu wpływają na bezpieczeństwo żeglugi morskiej i powietrznej. As primeiras observações de meteorologia aqui na cidade da Horta foram feitas junto ao governo civil, junto à Igreja da Matriz. Depois, em 1901, quando o rei Dom Carlos visitou aqui a nossa ilha com a sua esposa de rainha, Dona Amélia, é que foi lançada a primeira pedra para este observatório. Este observatório, depois, mais tarde, tomou o nome de Observatório Príncipe Alberto de Mónaco, em homenagem ao Príncipe Alberto, que foi um estudioso, fez muitos estudos aqui nas nossas ilhas, acerca de meteorologia, sismologia e outras áreas, e em 1923 é que foi prestada uma homenagem aqui mesmo neste observatório. Observatorium Meteorologiczne w Horcie otwarto w 1915 roku. Jego wnętrze niewiele zmieniło się od tego dnia. Współcześnie na wyspie nie ma stałych dyżurów meteorologicznych. Pogodę raportują automatyczne stacje pogodowe i dane przesyłają do centrum na wyspie San Miguel. Nadal kręcę się po obserwatorium meteorologicznym w Horcie, żeby znaleźć to jedno specjalne miejsce, w którym przełącza się coś i w Polsce pojawia się Wyż Azorski. Może gdzieś tutaj, w podziemiach. Po wprowadzeniu nowoczesnych pomiarów aktywności skorupy ziemskiej, stare sejsmografy uśpiono. A mimo to, gdy Ziemia się trzęsie, nadal rysują w powietrzu niewidoczne wykresy drgań. Fayal to niewielka wyspa. Ma zaledwie około 150 km obwodu. Za to jej powierzchnia to już 173 km. Nieco nawet ponad. Na wyspie mieszka 15 tysięcy osób, co oznacza, że na 1 km² przypada 88 Fajalczyków. Dodajmy, że sama Horta to 7 tysięcy osób. Stolica wyspy Horta rozwijała się najpierw wokół niewielkiej, osłoniętej od wiatru i prądów zatoczki, jako żywo przypominającej krater podwodnego wulkanu. W Porto Pim przez 5 wieków rzucały kotwicę żaglowce przemierzające Atlantyk między Europą a Ameryką. Zaopatrywały się wodę, żywność, drewno, owoce. Załogi naprawiały szkody wyrządzone przez ciężkie sztormy. Dopiero po pojawieniu się na szlakach statków o większym zanurzeniu, płytki port opustoszał, a Porto Pim ucichł na zawsze. Nowe falochrony,
a potem niewielki port zbudowano na wprost XIX-wiecznej części miasta w pierwszej połowie XX wieku. U podnóża starej warowni poukładano zgubione niegdyś przez statki kotwice i łańcuchy, a wydobyte podczas budowy portu. Wcześniej była tu plaża. W tym miejscu lądowały latające łodzie przemierzające Atlantyk z pasażerami i pocztą na pokładzie. Uzupełniały zapasy paliwa i leciały dalej. Na Horcie była też i nadal istnieje stacja pośrednia telekomunikacji transatlantyckiej. Znaczenie portu w Horcie spadło do statusu lokalny. Statki o napędzie mechanicznym idą przez Atlantyk bez zawijania gdziekolwiek. Jedynie żeglarze stawiają sobie za punkt honoru odwiedzenie wyspy. The boats when they cross the Atlantic, they sailing and they come up to 40s, to 38 and between 38 and 40 degrees to get wind and the Gulf Stream to come faster to the Europe. And geographic position of Horta is very important because they stay on in the middle of the route. And I think that's why they come here, and they come here because they know they have a good hospitality of the local people. Uzupełniają zapasy, naprawiają sztormowe szkody, tak jak ponad 100 lat temu czynili to marynarze z wielkich żaglowców, wypijają piwo i w drogę. The marina is small. It's small. We have now, we used to have a 4 or 5 months season, and now we have, well, it's a 10-month season, and more boats wintering here. So this is time to think about and changing, including the length overall of the yachts is getting more and more important. When this marina was the layout was organizing, well, a regular cruising yacht would average 35 feet. We have this side of this pontoon for designed for 50 footers, and now we have boats 100 feet and more. So you can see it is time to prepare this. This port for the present yachting and the one to come. Załogi współczesnych jachtów pozostawiają po sobie ślady na falochronie. Jest tu odnotowany prawie każdy jacht odwiedzający wyspę. Ot taka tradycja. Chris Baranowski. He was here on Polonaise. I met him on Polonaise, I think on another boat. Last time we met, we had lunch together with all the crew on Pogoria when he was sailing back from India. This was back in the late 70s maybe. Baranowski is an important sailor, and he wrote about Horta and, you know, introduced Horta as a harbor for sailing boats in Poland. Żeglarstwo i obycie z wodą to element kultury wyspiarzy. Byli wielorybnikami, żeglarzami i nadal są rybakami oraz żeglarzami. Relativamente fácil. Nas nossas escolas de vela tem muita gente. O problema da Horta não é tanto motivar. O problema da Horta é que nós somos poucos. Como o Armando disse há bocado, nós somos 15 mil habitantes na ilha do Faial, 7 mil na cidade. E estão a nascer por ano, à volta, isto já agora digo isto, estão a nascer por ano no Faial cerca de 170 crianças. Ora, essas 170 crianças, divididas por todas as atividades desportivas e culturais, enfim, que há nesta ilha e que são muitas, de facto não há nunca muita gente. Nós, por exemplo, nas escolas de velas temos à volta de 70, 100
jovens a praticar a vela e a aprender a andar à vela. Rolnictwo, rybołówstwo i wielorybnictwo należą do tradycyjnych źródeł utrzymania mieszkańców Fayal. Rybołówstwo niezmiennie ma spore znaczenie w gospodarce wyspy. Kutry są niewielkie, a połowy zrównoważone. A situação das pescas aqui no meio do Atlântico, nos Açores, tem diversas componentes que devem ser tidas em consideração. Nós somos montes, somos ilhas, somos montanhas submarinas que emergimos do Atlântico, no Atlântico, em das quais algumas ficaram à superfície das quais nós vivemos e outras ficaram submersas. Ecossistema muito frágil e muito complexo. Neste momento, os stocks a nível dos Açores, a nível da pesca, não é um stock muito abundante por aquilo que eu acabei de explicar. Rybacy dobrowolnie poddali się kontroli naukowców, biologów morza, zajmujących się badaniem żywych zasobów wód archipelagu. This relation begins in the 80s with the organization of a seminar, a week actually, which is held in here in Orte in the 80s and prolongs until the end of the 90s, which we call the Fisheries Week. And this forum was very important because in this forum participates the fishermen, the scientists. We invited the very well-known scientists. We present our own data to our local community. There are present other companies related with the fisheries sector, politics. So in this forum, during many years, there was an opportunity first to talk with the fishermen, and the fishermen talk with the scientists, and we know each other from that forum. And this was very, in my opinion, this was a beginning of a fruitful relation between our scientists, politics and fishermen. Ochrony wymaga nie tylko morze. Śmiało można powiedzieć, że przyroda wyspy, miejscami subtropikalna, jest równie cenna jak ta wokół podwodnych wysp. Jej miłośnikiem i znawcą jest Luis Branco, dziennikarz telewizyjny RTP Orta. Gostava de vos dizer que este é um típico caminho florestal aqui da Ilha do Faial. É importante dizer que no Faial existe um grande parque natural. Posso-vos também dizer que os responsáveis locais têm feito um importante trabalho na conservação das plantas que são naturais destas ilhas, que já cá estavam quando cá vieram os primeiros povoadores, e estamos a tentar salvaguardar essa floresta. Ela é tida como a floresta da Macaronésia. Contudo, o trabalho que os nossos responsáveis estão a fazer é na erradicação de algumas espécies, como esta espécie. Esta espécie é uma espécie invasora. Existem muitas aqui na Ilha do Faial. Outra árvore também é uma contaminante neste tipo de floresta onde nós estamos, é este tipo de vegetal. Nos Açores nós chamamos-lhe roca da velha. Também é uma infestante. Isto de facto também não faz parte da nossa flora. Nós estamos a erradicar toda esta vegetação da nossa ilha. Nós queremos, efetivamente, são estas grandes árvores. Esta árvore, por exemplo, chama-se a Faia. Esta árvore é que deu o nome a esta ilha, a Ilha do Faial, onde nos encontramos neste momento. Choć nadal podstawowym źródłem dochodów jest rolnictwo i rybołówstwo, to niemałą rolę zaczyna odgrywać turystyka objazdowa. Turystów przyciągają nie tylko fascynująca przyroda, wieloryby, historia i wulkany. Wow, zupełnie ciepła woda w tym Atlantyku. No, Gulfstrom. Oni tutaj mają takie malutkie plaże z czarnym piaskiem. Mnie jest ciepło, bo woda jest taka jak gdzieś w środku lata w Bałtyku. Natomiast stojący z tyłu za kamerą mój przyjaciel Luis, mieszkaniec Azorów, drży z zimna. Mówi, że to jest zimno. No cóż,
kwestia klimatu, w którym się człowiek wychował. Ale co jest jeszcze bardzo interesujące? Piasek. Wydawałoby się, że pobrudzi nogi, ale nie, on jest po prostu czarny i zwykły piaseczek, tak jak u nas. O strukturze fantastycznej, bo strukturze świątecznego maku. Niektórzy goście, z północnej Europy szczególnie, nie zważając na późną jesień, korzystają z uroków kąpieli w ciepłym Atlantyku. Nadaje się do tego doskonale zatoczka przy Porto Pim. Mieszkańcy zrozumieli, że korzyść z turysty tym większa, im więcej czasu poświęci wyspie. Zatem trzeba mu stworzyć miłą atmosferę i oferować atrakcje. Samorząd wyspy postanowił więc w pierwszym rzędzie zrewitalizować XIX-wieczną część Horty. Urbaniści przygotowali strategię odbudowy, renowacji i zmian funkcji niektórych budynków. Przedsięwzięcie ambitne i drogie. Money is always an issue and we don't have in Portugal financial ways to help people rebuild directly. What we are trying to help is in direct way of in the how, through taxes, reducing taxes and also technically helping people to rebuild. Nowadays we are also working on another level of this kind of plans. It's called an urban strategy is trying to identify the buildings that are with historical and architectural value and that we identify as being important to starting to renew, reconstruct or rebuild. Współcześni mieszkańcy tych domów muszą najpierw zaakceptować zbliżające się zmiany. Inaczej całe przedsięwzięcie nie powiedzie się. Co do tego, że jest co chronić, nie może być wątpliwości. Jak miasto powinno wyglądać, świadczą już odbudowane domy. A przecież do zrobienia jest bardzo dużo. Wystarczy popatrzeć na fasady starych domów, na chodniki, attyki oraz balkony. Wszystko pochodzi z XIX wieku. These protections, these metal protections, were initially brought by immigrants from the Azores that went to Brazil and to the United States at the beginning of the Industrial Revolution. Many of them came back and brought this new technology to put on their verandas of the houses that they built or rebuilt. So there are two theories. That one that says that they come from Brazil, one that says that they come from the United States, but I think both of them are plausible. Ryby wykorzystuje się w różny sposób. Można położyć na patelnię, można oddać do muzeum szkielet ryby, ale łuski są wykorzystywane tutaj na Fayal w specjalny sposób. Parę lat temu odgrzebano stare technologie wytwarzania ozdób kobiecych, noszonych przez lokalne elegantki od paru stuleci. Odkryto, że to, co kiedyś było synonimem biedy, też może przynosić zyski.
É assim, eu por acaso aprendi no Museu da Horta, porque entretanto comecei a trabalhar lá e havia uma sala-escola, chamavam a sala-escola, onde havia miúdas que aprenderam a trabalhar com a Senhora Albertina, no miolo de figueira, e depois ela transmitiu também a arte das escamas de peixe. E foi a vê-las trabalhar, algumas delas, que eu, ao visualizar o trabalho delas, consegui captar as técnicas e depois... Eu já fui tentar pesquisar como é, pronto, a história das escamas e é tudo muito ambíguo, ou seja, há quem diga que é uma arte conventual, mas não está historicamente definido se é ou não. O que é certo é que há quem diga que foi uma arte trazida de outras pessoas que provavelmente passaram por cá, já há muitos anos, portanto é uma arte muito antiga, e que à partida era mais... acho que mais antiga na Ilha de São Miguel, mas que foi trazida também aqui para o Faial. Quando não se sabe ao certo, quando é que surgiu aqui na ilha, ou se realmente foram as senhoras de cá que na altura, que pronto, uma das atividades principais aqui da ilha é a pesca, como tal existem muita escama, e provavelmente elas para ocuparem os tempos livres, como na altura não deviam trabalhar fora, porque só hoje em dia é que as mulheres trabalham. Wytwarza się więc biżuterię z rybich łusek, przypominającą najpiękniejsze ozdoby ze srebra, złota i pereł. É assim, eu neste momento já tive na tabacaria do aeroporto da Horta à venda, na loja do Triângulo, já exportei também para São Miguel, para as portas do mar, e tenho aqui na Escola de Artesanato do Capelo. São os sítios em... Depois exponho também pela Semana do Mar, nas festas da Semana do Mar aqui da Horta, e pronto, as várias vias em que eu tenho. Znowu powstają woalki i chusty pozornie niewiele różniące się od tych noszonych dawniej przez bogate kobiety z Lizbony. Tyle, że zamiast ze złota, zdobienia wykonane są z pszenicznej słomy. Pasją i miłością mieszkańców Fajal jest ich wyspa. Nie ma tu przemysłu psującego powietrze i glebę, można więc produkować popularną na kontynencie żywność ekologiczną. Jej część jedzie na kontynent, ale sporo zostaje na wyspie. Miejski rynek w Horcie nie jest już taki jak dawniej, powiadają starsi mieszkańcy, ale nadal sprzedaje się tutaj tradycyjne produkty fajalskich rolników. Tuż przy wejściu na targowisko ma swój kantor szewc. Taki tradycyjny, najprawdziwszy, u którego można dowiedzieć się wszystkich plotek z miasta. A miejscowi nie szastają pieniędzmi, kupując co i rusz nowe buty. Szewc jest więc mistrzem renowacji znoszonego obuwia. Podczas spaceru przez małą miejscowość zauważyłem to pole kukurydzy. I kukurydza dosyć dziwna, dlatego że po pierwsze ma olbrzymie kolby, po drugie w środku nie jest żółta, a biała. Dowiedziałem się, że to jest kukurydza, którą sieje się co roku z ziaren zebranych na tym polu. Ale do czego używa się taką kukurydzę? Ha, to jest bardzo interesująca historia. Odnalezienie właścicielki poletka w São Pedro nie było trudne. Wszyscy ją znają, ponieważ od lat, jako jedna z niewielu kobiet na Fajal, sama robi mąkę kukurydzianą i wypieka chleb. Sai pra lá, sai pra lá.
que a gente, o milho tem um ciclo cumprido. A gente, ali no mês de abril, mês de abril, princípio de maio, semeia-se o milho. Depois o milho é trabalhado na terra, tem que ser sachado, tem que ser trabalhado. E no mês de outubro está maduro a modo de apanhar. É apanhado, é trazido para ali para o celeiro, temos descasca-se, limpa-se o milho podre, põe-se no forno, aquece-se o forno, põe-se o milho no forno, a seguir do forno é debulhado, temos então, antigamente era à mão é que se debulhava, mas agora já nos últimos anos da minha vida já havia uns moinhos que a gente debulhava à maçaroca para facilitar o trabalho e depois vai para o moinho, moer, e a seguir faço o pão, só mesmo pão de milho. É o ciclo do pão, o pão é escaldado, não é como a farinha de trigo que é só molhada. O pão é escaldado com água a ferver, a farinha é escaldada com água a ferver, amassada com as minhas mãos, não é com máquinas, é as minhas mãos, e a seguir vai para o forno e tem ali um alguidar dele para a amostra. Um alqueire são 12 quilos. Pão pequenino como este que tenho aqui, pão pequenino assim como este, dá 18, 20 pãezinhos. Mas antigamente fazia-se um pão muito maior para aquelas famílias. Para aquelas famílias. Este é mesmo pão regional, não há misturas, não é mistura, é mesmo pão regional. Pão este assim. Olha assim aqui, olha. Está bem molinho. Comia-se muito antigamente, e já nos meus dias, o pão, os camponeses alimentavam-se muito, principalmente à noite, sopas, migas de pão com leite. E ao meio-dia é que se fazia comida, ou sopa, ou carnizada, ou essas coisas assim, comida de porco, que a gente matava os nossos porcos, alimentava, a nossa alimentação era à base de porco, ou então peixe. Também se, antigamente também havia muito peixe, também se comia muito peixe. O meu pão é o pão que a minha avó e a bisavó e a tetra-avó cozinham, sempre igual. Spróbować chleb i wieprzowe kiełbaski domowej roboty? Nie przepuściłem takiej okazji. Pyszne, choć o specyficznym, zupełnie niepolskim smaku. Nie, to nie żart. To prawdziwa lekcja śpiewu w konserwatorium na wyspie Fajal. Profesorem śpiewu jest Polka, pani Renata Rentowska. Przyjechała na Fajal wiele lat temu i tak pozostała. W tym czasie młodziutki pianista, który kończył szkołę, wyższą szkołę w Katowicach, tutaj ze swoim przyjacielem, Francuzem, który był skrzypkiem, przyjechali na koncerty. Imprezario tego Francuza załatwił im koncerty tutaj na Azorach. I po tych koncertach on otrzymał do Polski, przyszło zaproszenie na kontrakt na możliwość podjęcia pracy tutaj, ponieważ otwierali w tym czasie szkołę muzyczną. I ja z moją przyjaciółką, tak samo pianistką w tym czasie, stwierdziłyśmy, że to jest raj na ziemi i że jeżeli istnieje jakaś możliwość pracy, to czemu nie? Możemy tak samo spróbować tutaj szczęścia. Muzyka odgrywała i odgrywa na Azorach istotną rolę. Prawie na każdej wyspie istnieje co najmniej jeden zespół filharmoniczny, chór albo big band. Podkreślić trzeba, że głównie są to zespoły amatorskie. Sou Elizabeth Souza, trabalho num supermercado das 8:30 da manhã às 8 da noite, sábados, domingos e feriados, e tiro um bocadinho para tocar música que gosto, é bom, é divertido e faz-nos sentir bem. Sou Rui Vieira, estudo contabilidade e à noite é que me junto com os amigos para tocar música nos ensaios da orquestra ou das filarmónicas. Konserwatorium istnieje tutaj już 20 lat
obecność z tej szkoły zmienia powoli ich mentalność. To znaczy zaczynają patrzeć na muzyków troszeczkę inaczej. Dla nich muzyka to tylko było hobby. W tej chwili zmienia się, chodzą, mamy oczywiście uczniów, młodzież, która uczy się i zaczyna, no nie wszyscy oczywiście później zostają muzykami, jest to niemożliwością, ale jakiś tam procent później już jedzie na kontynent, studiuje w szkołach wyższych muzykę i zostaje muzykami z profesji. Tem a ver com a cultura em si. O meu avô foi fundador de uma filarmónica e eu fiz parte de uma filarmónica. Portanto, isto é uma coisa que vai passando, de uma tradição que vai passando dos pais para os filhos. Hoje, a maior parte das nossas filarmónicas portanto, é composta por jovens que andam na escola primária ou que andam nos liceus, porque depois as pessoas, portanto, ao saírem daqui para, por exemplo, irem fazer um curso superior no continente ou noutro país, se calhar já não voltam. E, portanto, as filarmónicas hoje têm uma componente muito mais jovem do que há 30 ou 40 anos atrás. Há 30 ou 40 anos atrás, portanto, a componente era de pessoas muito mais idosas. Em contrapartida, hoje, toca-se mais e melhor. Wyspy Centralnej Grupy Azorów leżą daleko od Europy. 1600 km od Lizbony. Przy dobrej konfiguracji połączeń samolotem można dolecieć na Fajal w 8 do 12, ewentualnie 18 godzin. Można też zorganizować wyprawę jachtem albo żaglowcem. Można przypłynąć kruzjerem. Rejs potrwa tydzień albo dwa. Zresztą środek lokomocji nie ma znaczenia. Gdy już znajdziemy się na wyspie, odwiedzanej najpierw przez wielkich odkrywców, potem pionierów lotnictwa i telekomunikacji, warto pozostać na niej dłużej niż 24 godziny.